Bez dwóch zdań rok 2018 należy do byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Jej wspomnienia ukazały się w połowie listopada i sprzedał w ponad 3 milionach egzemplarzy. To prawdziwy rekord. O Michelle Obamie, której bestsellerowa książka ukaże się w Polsce w połowie lutego, więcej nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk. Książka Michelle Obamy, Becoming. Andrzej! Widzisz, kurwa, no! No widzę, widzę. Bym cię zabił. Chłopie, o, obracaj się, dobrze? Przepraszam. Masz szczęście.
Ile mój ojciec debil na całą Polskę na pamięć, kurwa? Wszędzie dojedzie, kurwa, ani bez mapy, ani bez GPS-a, kurwa, całą Polskę przejdzie. Patrz, kurwa, jaki dziadek, patrz to, chłopie! Patrz, jaki dziadol! Patrz. No, łap się jebni ty. Ej, Samuel! Co? Widzieliście to? Bo nic nie było widać.